Spółdzielczy Dom Kultury Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z okazji Dnia Dziecka jak co roku zorganizował festyn w Parku Broniewskiego. Świetna zabawa i wiele atrakcji czekało na każde dziecko. To już nasza wieloletnia tradycja, że zawsze w Parku Broniewskiego robimy festyn z okazji Dnia Dziecka. Dzisiaj mamy dużo animacji, także dzieci mogą korzystać z różnych urządzeń. Animatorki prowadzą różne gry, zabawy, zajęcia takie i taneczne, artystyczne. Także taki 3-godzinny blok zabaw i rekreacji dla najmłodszych. Jest oczywiście też chodząca maskotka po terenie, która robi taki nastrój, klimat dobrej zabawy. Są namioty, gdzie mamy mogą sobie usiąść, dzieci się bawią, mamy towarzysko z sąsiadkami, znajomymi mogą porozmawiać. Zawsze nasze tutaj spotkania z dziećmi, rodzicami cieszą się powodzeniem. Podczas festynu harcerze z Sieradzkiego Chówca zapraszali do wspólnej zabawy. Inną ciekawą inicjatywą było mini szkolenie z pierwszej pomocy. Dzisiaj zorganizowaliśmy taki mini obóz, czyli takie dwa namioty z pałatek. Pokazujemy też skład apteczki oraz pierwszą pomoc. Także mamy rzut podkową, jak tutaj widać, i ogólnie różne atrakcje dla dzieci. Czekamy na nowych harcerzy, nigdy nie jest nas za dużo, jesteśmy otwarci na nowe osoby. Przede wszystkim to jest niezapomniana przygoda na całe życie, także serdecznie zachęcam i polecam. Dopisała pogoda, przybyły dzieci i rodzice. Do samego końca festyn cieszył się dużym zainteresowaniem najmłodszych. Organizatorzy zadbali o to, by zapewnić dzieciom wiele atrakcji. Były warsztaty plastyczne i zabawy ruchowe prowadzone przez animatorki. Była też dmuchana zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa, karuzele i słodkości, czyli wszystko to, co dzieci lubią najbardziej. Uwaga, ściekamy i machamy. Super, ściekamy i machamy. Ściekamy i machamy. Ściekamy i machamy. Super, i maszerujemy wysoko kolana. Ja patrzę. Super, wysoko. I uwaga. Przybijamy piąteczki. A teraz przybijamy piąteczki niebu. Wysoko w górę ręce. I uwaga, nabijamy makaron. I refren każdy zna. Uwaga, przeskakujemy przez rzeczkę. Dużą rzeczkę i uwaga na krokodyle. Pięknie, bo ja teraz mam dla was zadanie.